Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna cząstkowa pierwszego rzędu. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne. I możemy rozpoczynać. Na tablicy mam przedstawioną dosyć interesującą funkcję u, która jak widzicie zależna jest od trzech zmiennych x, y oraz z. O ile w zadaniu nie jest powiedziane, że któraś z tych literek jest stałą, to przyjmujemy, że wszystkie to są te zmienne naszej funkcji u. I sobie to zapiszemy może tutaj, żeby wiedzieć, że to jest x, y oraz z. Dlaczego warto zapisać? Bo automatycznie wtedy wiemy, ile pochodnych cząstkowych mamy policzyć. No więc, moi drodzy, rozpoczynamy naszą pochodną cząstkową pierwszego rzędu. Czyli ponieważ mamy trzy zmienne, będą trzy pochodne cząstkowe i rozpoczniemy od liczenia pochodnej cząstkowej po x. Czyli mamy du po dx, to się równa. I teraz, moi drodzy, jak zabrać się za to zadanie? No więc tak, jeżeli x liczymy pochodną cząstkową po x, to wówczas dla nas y oraz z są stałymi, co oznacza, że traktujemy je właśnie jak stałe i musimy się przyjrzeć, gdzie y oraz z są. Jak widzicie, y oraz z są tutaj, czyli w potędze mamy stałą, to jest dla nas dobrze, bo jeżeli pojawia się funkcja, to jest troszeczkę problem. I tutaj mamy stałą, czyli możemy sobie wyobrazić na przykład, że to jest powiedzmy tak, 2x do potęgi piątej. To tak jakbyście liczyli taką pochodną. I teraz tak, musimy tutaj policzyć pochodną złożoną, zważywszy na to, że w naszym nawiasie jest więcej coś niż x, bo jest stała razy x, czyli nasz y razy x. I teraz tak, na początku zaczynamy od liczenia pochodnej z potęgi. Nasza potęga jest stała, jest zetem. I teraz to będzie tak, pochodna z potęgi, czyli wyrzucamy potęgę przed, nawias przepisujemy i ten nawias to będzie potęga minus 1, do potęgi minus 1, czyli to będzie do z minus 1 razy. I teraz robimy pochodną po x z naszego nawiasu. Czyli tak, pochodna z x to jest 1 razy y, który jest stałą, której nie ruszamy, to będzie y. I teraz ja mogę to zapisać y razem z z, czyli to będzie yz razy xy do potęgi z minus 1. I to jest, moi drodzy, pochodna po x. Teraz rozpoczynamy pochodną po y, czyli mamy du po dy, no więc stałym jestem razem x oraz z. No więc tak, stałą mamy w potędze, to jest dobre, no i stałą mamy w nawiasie, więc to będzie dosyć podobnie wyglądało do tego, co zrobiliśmy wyżej. Czyli na początku, ponieważ nadal musimy tutaj operować pochodną złożoną, liczymy pochodną z potęgi jako naszej funkcji zewnętrznej, czyli mamy tak, potęga ląduje przed xy, no i zmniejszamy ją o 1, czyli będzie z minus 1, razy pochodna z nawiasu po y, czyli pochodna z y to jest 1 i razy x, który jest stałą, to będzie x, czyli ostatecznie to będzie xz razy xy do potęgi z minus 1. To jest, moi drodzy, koniec pochodnej po y i została jeszcze nam pochodna cząstkowa po z, czyli mamy du po dz równa się. No i tutaj stałymi jest x oraz y. I zobaczcie, co się dzieje. W tym wypadku stałe są tutaj w podstawie, a w potędze jest funkcja, czyli to nasze z, to co się zmienia. I tu, moi drodzy, jeżeli mamy stałą do jakiejś zmiennej potęgi, to wiemy, że musimy policzyć to z pochodnej funkcji wykładniczej. Szukacie sobie tego wzoru na pochodną funkcji wykładniczej i jak to będzie. Tam zazwyczaj jest a do x albo a do alfa. Czyli tak, wzór ten mówi, że na początku mamy mieć a do x czy a do alfa, czyli to cały nasz nawias, czyli nasza podstawa do naszej potęgi razy logarytm naturalny z naszej podstawy, czyli z x, y. I teraz tu już pochodnej złożonej nie liczymy, ponieważ w potędze mamy tylko z, bo gdyby było na przykład z kwadrat czy 2z, to trzeba byłoby jeszcze policzyć pochodną złożoną, a w podstawie mamy stałą, chociaż to jest xy, to wiemy, że ponieważ liczymy po z, to jest stała. Pojawiło się tutaj trochę zamieszania, moi drodzy, i bądźcie bardzo, bardzo czujni w pochodnych cząstkowych, zwłaszcza żeby widzieć te elementy stałe, te zmienne. Jeżeli nie widzicie, możecie sobie na przykład na potrzeby zadania zmienić, na przykład, że w tym wypadku, kiedy liczycie pochodną cząstkową po x, y oraz z jest stałą, no to na przykład przyjmujecie, że y to jest 2, a z to jest 3 i potem na przykład wymieniacie.
Jeżeli tak będziecie to widzieć, to róbcie tak, żeby to wszystko było dla Was jak najbardziej przejrzyste. I to jest, moi drodzy, koniec naszego zadania, koniec liczenia naszych pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego. Ja zachęcam Was do obejrzenia innych zadań związanych z pochodną cząstkową, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.